Mnożymy 10a minus 3 przez cały wielomian 5a kwadrat plus 7a minus 1. Aby to obliczyć, możemy skorzystać z własności rozdzielności mnożenia i przemnożyć ten cały wielomian, ten cały trójmian, przez każdy z tych wyrazów. Możecie przemnożyć 5a kwadrat plus 7a minus 1 razy 10a, razy 10a, a później przemnożyć 5a kwadrat plus 7a minus 1 razy minus 3. A zatem zróbmy to. A więc jeśli mamy, zapiszę to w ten sposób, 10a, 10, możemy mieć 10a razy 5a kwadrat plus 7a minus 1, to ta część. Później możemy mieć minus 3 razy 5a kwadrat plus 7a minus 1. Możemy teraz uprościć to wyrażenie. 10a razy 5a kwadrat, 10 razy 5 to 50, a razy a kwadrat to a do trzeciej. 10 razy 7 to 70, a razy a to a kwadrat. 10a razy minus 1 to minus 10a. Teraz mnożymy minus 3 przez wszystkie te wyrazy. Minus 3 razy 5a kwadrat to minus 15a kwadrat. Minus 3 razy 7a to minus 21a. Minus 3 razy minus 1 to 3. Teraz możemy zredukować wyrazy podobne. To jedyny wyraz z a do potęgi trzeciej. Zatem to jest 50a do trzeciej. Przepiszę to. Teraz mamy dwa wyrazy z a do kwadratu. Mamy 70a kwadrat minus 15a kwadrat, a więc możemy dodać te dwa wyrazy. 70 minus 15 to 55, a więc plus 55a kwadrat. Mamy także dwa wyrazy z a. Mamy minus 10a i mamy minus 21a. A zatem minus 10 minus 21 to minus 31, to minus 31a, to minus 31a. I na koniec mamy już tylko jeden wyraz stały. Mamy to plus 3, a więc plus 3. I gotowe.